Meszki i komary są nam niestraszne. Wybraliśmy się z kamerą nad jezioro, czyli do Radzenia, na festiwal Las, Woda i Blues. Porozmawialiśmy m.in. z właścicielami garbusów i wysłuchaliśmy koncertu Los Agentos. Zapraszam. Wsiadając do zatłoczonego autobusu, spojrzałam przez swe lewe ramię. Za mną staruszek pełen animuszu, pracował łokciem i wytrwale. Popchnęłam tego, co przede mną. Na drugim stopniu utknął głupiec. Za chwilę przecież drzwi się zamkną. Za chwilę ten autobus ruszy. Hej! Hej! Tutaj jest zlot, już tam za plecami moimi grzeją się silniki. Tam jest mnóstwo motorów, tam jest mnóstwo garbusów, bo przyjeżdżali ludzie z całego kraju. Są ludzie nawet z Augustowa, co jest no, coś niesamowitego. To właśnie to, tu jest pięknie. W każdym razie tu, proszę Państwa, przyjechali już ludzie kochający bluesa, kochający warkot motorów, kochający ogórki i różne inne garbate jeżdżące po naszych drogach pojazdy. Ale to wszystko tu jest, na Wratysławii. Wypiłeś trochę za dużo, do domu wracać już czas. Krok ci się nieco rozbujał, marynarz chyba twój brat. Nad ciałem pełna kontrola, choć chwiejny każdy twój krok. Jak wąski jest ten trotuar, tak ciężko po nim ci iść. Krok ci się nieco rozbujał, więc kołyszysz się jak liść. Nad ciałem pełna kontrola, choć chwilę każdy twój krok. Ja myślę, że to się przede wszystkim rymuje. Las, woda, blues i garbus. I tak to się zrodziło przede wszystkim. Zlot w Radzeniu robimy już któryś raz z kolei. I zawsze pasowało. Las, woda, blues i garbus. Przygotowaliśmy informacje na 70 garbusków, przepraszam. W lipcu gościmy tutaj na zlocie, bo organizujemy także zlot w lipcu, 16 lipca, czyli ten weekend 14, 15, 16. Zakładam, że będzie ponad 100 garbusków. Na Las Woda Blues zapraszamy zawsze 70 garbusów. Liczymy na 70 załóg. My nigdy nie stoimy, my zawsze działamy, jesteśmy w ruchu. Na pewno pojedziemy na paradę niedzielną, rysią niedzielną do Sławy, do centrum. Będziemy gwiazdę kolejną kleić. Zawsze mamy konkurencje zlotowe i jesteśmy przygotowani na porządną imprezę. Nigdy nie działamy biernie. To było takie proste, zwyczajnie warta mam. To było takie proste, on i układ znasz. To było takie proste, lecz zawierował świat. To było takie proste, lecz zawierował świat. Ten wieczór złamał wszystko, jak układankę z kart. Ten wieczór złamał wszystko, przewartościował świat. Złamał wszystko, ten układ, który znasz. Ten wieczór złamał wszystko, ten układ, który znasz. Co zrobić, by zrozumieć? Rozdarta jestem, wiem. Co zrobić, by nie myśleć? To wraca jak zły sen. Co zrobić, by zapomnieć? Nie, to nie uda się. Co zrobić, by zapomnieć? Nie, to nie uda się. Jacek, szef tego ośrodka, jest dla nas jak bratem. On nas wszystkich wita na wjeździe. Od pierwszego razu, kiedy żeśmy 4 lata temu przyjechali, byliśmy tu przywitani jak rodzina. I do dnia dzisiejszego jesteśmy tu witani jak we własnym domu. Jak u mamy na Wigilii, my tu przyjeżdżamy. W Nowy Rok się umawiam z ludźmi na Radzeń. Radzeń jest naszym domem rodzinnym. Zresztą słychać motocykle. Słychać motocykle. Nasi przyjaciele wjeżdżają, przyjeżdżają tu. My jesteśmy tu grupą, rodziną i ktokolwiek tutaj jest, zresztą motocykliści kochają bluesa. A
What do they call